Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Faryzeizm, który Jezus tak często potępia, jest chorobą, która zaślepia człowieka, która sprawia, że człowiek zaczyna żyć w coraz większym kłamstwie, oszukując samego siebie. Faryzeizm jest diabelską chorobą, z którą trzeba nam szybko się rozprawić. Ten, kto cierpi na nią, myśli o sobie, że jest lepszy od innych, zachowując zewnętrzne pozory bycia dobrym człowiekiem. Faryzeuszowi zależy bardziej na ludzkiej ocenie niż na prawdzie, dlatego udaje on na zewnątrz przed ludźmi kogoś zupełnie innego niż jest wewnątrz. Bycie faryzeuszem oznacza życie w chronicznym zakłamaniu, udawania kogoś lepszego niż się jest w rzeczywistości. Czy jest lekarstwo na tę niebezpieczną chorobę? Oczywiście, że jest. Znajduje się w dzisiejszej dobrej nowinie. Jest nią sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Te trzy lekarstwa wymienia Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wszystkie one muszą zostać zaaplikowane do wnętrza człowieka, czyli do serca i umysłu, aby zmienić najpierw własną mentalność, a potem i postępowanie. Sprawiedliwość wewnętrzna to taka postawa, która nie wywyższa się ponad innych, ale oddaje każdemu, co słuszne. Nie jest tylko formą legalizmu, czyli unikaniem naruszania prawa, ale znacznie czymś więcej. Poruszana miłością szuka sposobności do czynienia dobra każdej osobie, bez względu na jej status społeczny czy materialny. Miłosierdzie z kolei jest uzupełnieniem sprawiedliwości. Miłosierdzie to poruszenie serca dostrzegającego niedolę innych osób. Jeśli widzę kogoś słabszego, kogoś, kto potrzebuje mojego wsparcia, to wychodzę mu naprzeciw, nie bacząc na własne potrzeby i braki. I wreszcie wiara, która także jest uzupełnieniem sprawiedliwości, ale tym razem w innym wymiarze, w relacji do Boga, czyli do tego, który jest wyższy ode mnie. Wiara to przylgnięcie do Boga całym sobą, całym swoim jestestwem. To porzucenie pewności we własną doskonałość, a całkowitym zdaniem się na doskonałość Boga. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara to trzy lekarstwa, które przywracają zdrowie duchowe każdemu faryzeuszowi. Zechciejmy je aplikować do własnego życia, aby żyć pełnią tego życia, który jest przecież darem Boga.